Przechodzimy teraz do pracy nad mięśniem najszerszym żmietu, który często stanowi problem w ruchach nad głową, czyli brak jego prawidłowej mobilności, elastyczności będzie stanowił problem we wszystkich ruchach typu overhead. No, pierwszym zadaniem naszym jest test, tak? Więc musimy ocenić sobie, czy nasz zawodnik rzeczywiście ma problemy z zakresem ruchu właśnie w tym trybie, powiedzmy, overhead. Jednym z takich testów, który wykonujemy, jest test świecznika. Zapraszam Cię, Andrzeju, do ściany. Ustawiamy zawodnika przy ścianie, tak aby odcinek lędźwiowy był doklejony do ściany. Najlepiej zgiąć mocno kolana, tak? Czyli staraj się pięty przesunąć na maksa do pośladków, jak się da. No i tutaj będziemy sobie sprawdzali, czy rzeczywiście ten odcinek lędźwiowy jest przyklejony. Andrzej akurat jest, stopy sobie połóż. Andrzej ma pełne zakresy ruchu, więc parę rzeczy będziemy po prostu pokazywać. Teraz zrób sobie taki świecznik, czyli ustawiamy sobie ramię i przedramię w kącie 90 stopni, zdejmij drugarek, dobrze? I teraz czego oczekujemy? Oczekujemy, że zarówno łokieć, jak i nadgarstek będzie w pełni doklejony do ściany. Co nam się często zdarza, to że zawodnicy, którzy nie mają zakresu, próbują odgiąć nadgarstek i robią to w ten sposób. O co nam nie chodzi, tak? Chcemy ocenić staw ramienny, a nie tę możliwość zdjęcia nadgarstku, więc staramy się zrobić tak, albo ja mówię, nawet sugeruję, zróbcie taki mały dziubek, tak? Czyli zróbcie ruch nadgarstkiem w ten sposób. No widzimy, że tutaj nie ma problemu Andrzeja, mięsień piersiowy ma pełny, fajny zakres. Teraz staraj się przesuwać po ścianie, cały czas utrzymując kontakt ze ścianą, aż do wyprostu. Ok. No i widzimy to bardzo fajne zakresy, zrób 2-3 ruchy. Tak, Andrzej ma pełne zakresy, więc tu nie pokazujemy, że nie pokazujemy żadnych błędów. Co się dzieje natomiast, jeżeli zawodnik ma ograniczenia ruchowe w obrębie, powiedzmy, mięśnia piersiowego? Czyli ma duże ograniczenia w obrębie mięśnia piersiowego, czyli nie może zrotować ramienia na zewnątrz, no to będziemy widzieli taki obrazek. To jest często występujący mężczyzn, którzy opakują zbyt dużo, powiedzmy kolokwialnie, klatkę piersiową, a nie stosują żadnego treningu mobility, z tym mięsień po prostu ciała w wkłuconym zakresie i się, co kolokwialnie, przykurcza. Jeżeli teraz tu widzimy, że sytuacja jest dobra, natomiast zaczynają się problemy tu, czyli kiedy zawodnik idzie do pozycji overhead, ręka wędruje nam do przodu, no to mamy do czynienia z problemem z mięśniem najszerszym grzbietu. Tak? No oczywiście, jeżeli ktoś chce pracować z rękami nad głową, to powinien mieć prawidłowy zakres ruchu w stawie, bo inaczej to będzie się związało z kompensacjami i problemami potem różnego typu ćwiczeniach, typu overhead. A zakładamy sobie, że nasz Andrzej właśnie jest takim przypadkiem, tak, który ma problem z mięśniem najszerszym grzbietu. Co możemy zrobić? Na początek przechodzimy sobie do cut stretchu. No, to jest stretch znany z gimnastyki. Teraz sobie go wykonamy. Do tego zadania mamy tutaj ławeczkę. Dobra, teraz Andrzeju, ławeczkę ustawię w ten sposób. I teraz bym Cię prosił o to, żebyś przyjął pozycję do cut stretcha właśnie z tej strony. Ja powiem o paru ważnych rzeczach. Łap sobie proszę za brzeg ławeczki, sam brzeg, i staraj się wyciągnąć na maks, tak? Wyciągnąć biodro maksymalnie w tył. Co w tym stretchu? Jeszcze kolana do tyłu, daj. Kolana do tyłu. Czego pilnujemy, co jest ważne? Po pierwsze, napięcie mięśni brzucha. Czyli staramy się, żeby aby mięśnie brzucha były napięte, dlatego że idąc do cut stretcha, czyli wciskając klatkę piersiową do przodu, często zawodnicy będą tutaj kompensowali to przez pogłębienie lordozy. Tego nigdy nie chcemy. Tak? Staraj się napiąć mocno mięśnie brzucha, odciągnąć się do ławeczki, złap jeszcze nogę dalej za krawędź. Okay. I teraz staramy się pasywnie rozciągnąć przez 2 minuty zawodnika w tej pozycji. Oczywiście u zawodnika, który ma ograniczenia ruchowe, nie będzie aż to tak dobrze wyglądało. To widzimy, że to ramię jest daleko za linią odległości, czyli oczekujemy przynajmniej odległości między biodrem, barkiem a nadgarstkiem. No u Andrzeja jest troszeczkę lepiej, bo powiedzieliśmy, jest to zawodnik mobilny. Czujesz, Andrzeju, stretch w obrębie najszerszych piersiowych? Czuję. Pewnie troszeczkę czujesz nawet ty. Czego unikamy? Chcemy uniknąć momentu, kiedy zawodnik będzie nam zgłaszał te kucie w obrębie barku. Często oznacza to, że jakby przestrzeń tutaj między głową kości ramiennej a szczytem baletki jest zbyt mała, strogą baletki, przepraszam, i zawodnik czuje kucie. O to nam nie chodzi. W tym momencie moglibyśmy troszeczkę dać dłonie zawodnika na zewnątrz, aby zrobić tam troszeczkę przestrzeni. I tak będziemy mieli efekt rozciągnięcia, a nie będzie tego wyhamowania spowodowanego bólem. Jeżeli zawodnik czuje ból, zacznie się usztywniać. Ja sobie będę mówił 2 minuty stretchu i tak musimy odbyć.
Oczywiście żartuję, nie będę to Andrzeja dwie minuty trzymał, ale to jest pozycja do tak zwanego cut stretcha. Zrobiliśmy dwie minuty pasywnego rozciągnięcia. Ok. Teraz będziemy starali się pracować nad izometrycznymi napięciami, tak jak pracowaliśmy w stawie skokowym. Czyli już ustaw się, Andrzeju, w klęku. No, przyniosłem Ci już taki kijek. Teraz Twoje zadanie jest następujące. Ustawić się w klęku, starać się, aby barkami się nie rotować. Czyli ważne, żeby było prawidłowe ustawienie. Tak? I podejść tak wysoko na kijku, ażebyś czuł stretch, że już dalej po prostu nie możesz. Zwiesić się troszeczkę ciałem. A czy to jest Twój maksymalny zakres ruchu? No, widzimy, że jest dosyć dobry, brzuch mocno napięty. I teraz. Twoje zadanie jest następujące. 15 sekund będziesz pchał kijek w dół. Tak? Czyli napinamy mięsień najszerszych grzbietów. 15 sekund. Tak? Widzimy to napięcie, prostowany łokieć. Pchamy 15 sekund. Powiedzmy, że nie będę aż tak długo Andrzeja trzymał. Teraz 15 sekund chcesz unieść kijek do góry. Sprawdź, czy dasz radę unieść kijek do góry. Ja go to blokuję, oczywiście, żeby nie kompensował. No, walczysz. Troszkę się unieść kijek, dobrze. Ok, robimy wdech. Wydech, przechodzisz paluszkami troszeczkę wyżej. Paluszkami, słodko mówię. Znowu 15 sekund pchamy. 15 sekund pchamy, prosty łokieć. Fajne zakresy. Pchamy. Super. I 15 sekund do góry. Do góry. Specjalnie blokuję tą klatkę piersiową, żeby nie skompensował. Troszkę paluszki do góry, na kijku, jeśli możesz. I znowu 15 sekund pchania. Hype. I 15 sekund napięcia. Tak? Ma być maksymalna intencja napięcia, czyli my chcemy, żeby ta aktywacja izometryczna mięśni, które wpływają na ruch, była maksymalna, czyli więcej niż 80% przynajmniej takiego maksymalnego dowolnego skurcz. Ok, dziękuję Ci, Andrzeju. Taką technikę powtórzylibyśmy 3-4 razy do osiągnięcia efektu. Powiedzmy, że przepracujemy jedną i drugą rękę. I jaki następna praca może być? Po pracy izometrycznej możemy przejść do stretchingu z obciążeniem. Pokażemy, jak to może wyglądać. Teraz tak, prosił Cię, Andrzeju, żebyś ławeczkę postawił może wzdłuż tutaj. Pokażemy, jak wygląda stretching z obciążeniem za pomocą sztangi. Dobrze, Cię. Ułóż się proszę na ławeczce, tak żeby głowa spoczywała na ławce. Zegnij kolana maksymalnie, tak do takiego wyrażenia z nogami uniesionymi do góry. Ok. Teraz tak, wyprosty łokcie, złap sobie troszkę węższym chwytem. Oczywiście Ty masz dobry zakres, więc staraj się teraz tak. Ok, złapać sobie sztangę. Wypchnąć troszeczkę barki do przodu i teraz starasz się przenieść sztangę jak najdalej do tyłu się, tak? Oczywiście wyprosty łokcie. Ok. I starasz się trzymać troszeczkę, no właśnie, w tym zakresie. To tutaj się będzie działo z tym tak zwanym loaded stretchem. Na początek będzie to praca izometryczna, czyli Andrzej będzie starał się walczyć, a jego mięśnie będą się starały walczyć. Po pewnym czasie będzie to praca ekscentryczna, dlatego że mięśnie będą się męczyły i zakres będzie się powiększał. Nie jest to przyjemne, ale jeżeli ktoś to robi pierwszy raz, trochę jest okluzji w obrębie mięśnia czy niedokrwienia, bo mięśnie, krew nie ma jak wpłynąć z mięśnia, metabolity zmęczenia mają wypłynąć. Około minuty, hop, o ile zawodnik jest w stanie wytrzymać, widzimy, że powoli jego organizm się poddaje. Ok, i wracasz sobie, a trochę zawsze wspomagam trochę zawodnika, bo jest to dosyć nieprzyjemna technika, ale mająca genialny wpływ na układ nerwowy, dlatego że mięsień staje się coraz bardziej, układ nerwowy staje się bardziej pewny w tym zakresie, tak? Czyli dzięki tej pracy izometrycznej, potem ekscentrycznej, ten układ nerwowy zaczyna kontrolować ten zakres ruchu, zaczyna się czuć w nim bezpiecznie, tak możemy powiedzieć. Następnym elementem, jaki możemy przerobić, żeby już aktywnie zadziałać w pewnym zakresie ruchu, będzie lift-off, czyli tak. Przejdziemy teraz do ćwiczenia, które ma aktywować mięsień w pełnym zakresie. Tak? Użyjemy do tego właśnie podłogi, kijka. Połóż się proszę, Andrzeju, teraz w ten właśnie sposób. Troszeczkę zwęż ustawienie dłoni, wyprostuj łokcie. I tu bardzo ważnym elementem jest wbicie właśnie tego czoła w ziemię. Dlaczego? Tego, żeby zawodnik nie kompensował tego ruchu w odcinku lędźwiowym. Czyli jeżeli teraz bym powiedział, Andrzeju, właśnie unieś kijek jak najwyżej się da, ale nie powiedziałbym mu głowie, spróbuj to zrobić. To widzimy kompensację, w sensie kompensacji pracy w odcinku lędźwiowym. Dlatego, jeżeli zależy nam na ruchomości obręczy, no to stosujemy właśnie taką wskazówkę, jak trzymaj czoło cały czas przy ziemi i unieś kijek jak najwyżej. Cały czas wyprostowane łokcie i wracasz. Tak? I zastosujemy 10 takich uniesień. Tak, czyli ten zakres, który jakby pracowaliśmy przez
stretching pasywny, potem przez stretching, potem przez pracę w izometrycznych napięciach, potem przez stretching z obciążeniem, wykorzystujemy tutaj, tak, Andrzej działa w pełnym zakresie, który posiada, w pełnym aktywnym zakresie, który posiada. Ok. I dalej, idąc do danych wzorców ruchowych, czyli do ćwiczeń, które często wykonuje się na siłowni, możemy przejść do przysiadu przy ścianie. Jak widzicie, ten przysiad przy ścianie nam przydaje się i przy ruchomości stawu skokowego, i przy celu utrwalenia ruchomości mięśnia najszerszego grzbietu, jego elastyczności, do ruchomości biodra też jak najbardziej nam by się przydał. Ok, Andrzej, spróbuj teraz parę ruchów. Widzimy, tak, mięśnie najszerszej. A w pewnym zakresie spokojnie możesz podejść do przodu, bo wiemy, że ty potrafisz, więc pewnie jeszcze bardziej odcinek piersiowy też pójdzie wyprost i też wykorzystasz pełny zakres najszerszego grzbietu. Ok, super. Dobre ćwiczenie utrwalające zakres ruchu po tych wszystkich elementach, które mają kształtować. Te dwa ostatnie ćwiczenia to jest takie utrwalanie zakresu ruchu, czyli uczenie właśnie ciała, że może ten nowy zakres ruchu wykorzystywać.